Dzień dobry. Ja opowiem właśnie o tym, jak młodzież polska korzysta z portali społecznościowych. I będę prezentowała wyniki badań właśnie wspomniane przez Kasię, które pochodzą z badania EUNET ADB. One były realizowane przez Fundację Dzieci Niczyje prawie 2 lata temu. Powołam się też na megapanel PBI oraz również na badania doktora Pyżalskiego, które zostały opisane w książce Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. No więc skąd w ogóle wziął się tytuł mojego wystąpienia? A więc zostałam zainspirowana wypowiedzią jednej z naszych respondentek, 15-letniej dziewczyny, która opowiadała mi o tym, że no ona nie zna osoby, która by nie posiadała konta na Facebooku. Stwierdziła, że wszyscy posiadają konta na Facebooku i taką przytoczyła mi historię, jak jej kolega, który mieszka w Londynie, opowiadał jej o tym, że ma dziewczynę nową i ona poprosiła go, żeby przesłał jej w takim razie link do profilu tej dziewczyny na Facebooku, to ona sobie ją będzie mogła bliżej obejrzeć. No i kolega nie przesłał jej tego linku, powiedział, że dziewczyna nie ma Facebooka. I właśnie nasza respondentka już sobie pomyślała, że no coś jest nie tak, że prawdopodobnie tej dziewczyny w ogóle nie ma. I potem się okazało, że faktycznie kolega sobie wymyślił historię, że ma dziewczynę, dziewczyny nie było. I właśnie to był zdaniem tej respondentki właśnie dowód na to, że no każdy ma Facebooka, tak? Wśród młodzieży. No i właśnie możemy sobie spojrzeć na wyniki badań ilościowych. Czy faktycznie jest tak, że tak dużo osób posiada, korzysta z portali społecznościowych? I według naszych badań wśród młodzieży taką trzecią czynnością, którą młodzież w ogóle wykonuje w internecie, to jest właśnie odwiedzanie portali społecznościowych. A jest różnica między chłopcami i dziewczynami. Okazuje się, że jak spojrzymy na te nastoletnie dziewczyny, to one jako pierwszą w ogóle czynność, na pierwszą czynność wskazują na portale społecznościowe. Także 87% powiedziało, że one przynajmniej raz w tygodniu odwiedzają portale społecznościowe. Jeżeli chodzi o te osoby, które codziennie wchodzą na portale, no to to są 2/3 właśnie młodych ludzi, codziennie odwiedzają takie portale. Tutaj Państwo widzą 2 wykresy. One prezentują zasięg Facebooka i naszej klasy w grupie internautów. Wyżej mamy taką młodszą grupę 7-14 lat, niżej 15-24 i tu widzimy, że no faktycznie ten zasięg portali jest dosyć duży, szczególnie w grupie starszych internautów, w starszej młodzieży. Co ciekawe, oj, nie w tą stronę proszę. Gdy my w 2012 roku pytaliśmy się młodzież o to, czy posiada konto na portalu społecznościowym, okazało się, że 90% ma chociaż jeden profil na portalu społecznościowym. 78% zadeklarowało, że posiada konto na Facebooku, a prawie 75% powiedziało, że ma konto na naszej klasie. I teraz tak może wrócę do tego poprzedniego slajdu i tutaj widzimy trochę taką zmianę, tak, że jest większa różnica między Facebookiem a naszą klasą. To są dane z 2013 roku, tak, czyli takie już bardziej aktualne. I to też potwierdza nasze wywiady, w których młodzież opowiadała o tym, że oni no tak stopniowo przenoszą się właśnie z jednego portalu na drugi portal. W tym przypadku z naszej klasy na Facebooka, tak, że oni to nazywali migracją, niektórzy nawet używali terminu przesiedlenie, tak, że jeden kolega założył Facebooka, potem następny, potem się okazało, że wszyscy są na tym Facebooku, no więc z tej naszej klasy teraz mniej korzystali. I też mówili o tym, że gdyby się pojawił jakiś jeszcze ciekawszy portal, to też by bez problemu przeszli jakoś tam stopniowo.
No teraz możemy się zastanowić też nad tym, bo wiemy, że młodzież korzysta prawie codziennie z portali społecznościowych, ale w ogóle ile czasu poświęcają tym portalom, więc to jest trochę ciężkie do określenia, bo dużo osób opowiadało o tym, że no oni tak naprawdę to co chwilę sobie tam sprawdzają, co się dzieje na tym Facebooku, zaglądają sobie, to nie znaczy, że oni non-stop siedzą, prawda, i patrzą się w ekran, ale no to tak ciężko jest czasem obliczyć, ile czasu im ten Facebook zajmuje. Tutaj widzimy, że czas spędzany na portalach różni się w zależności od tego, czy młodzież ma w tym dniu lekcje, czy też lekcji nie ma, tak? Czy to jest taki normalny, czy to jest od poniedziałku do piątku, czy to jest może weekend albo wakacje. Okazuje się, że ponad co druga osoba spędza ponad 2 godziny na Facebooku czy na innym portalu społecznościowym w dni, kiedy nie ma lekcji, tak? Czyli to jest dosyć dużo, a 1/3 młodzieży robi to właśnie w dni, kiedy są lekcje. Też możemy zaobserwować taką różnicę między dziewczynami a chłopcami. Tu dziewczyny znacznie więcej czasu poświęcają właśnie portalom społecznościowym. W dni, kiedy nie ma lekcji, no prawie 2/3 dziewczyn spędza na portalach społecznościowych co najmniej 2 godziny. No i takie rodzi się pytanie, co jest takiego atrakcyjnego w tym Facebooku, dlaczego młodzież z niego w naszej klasie, dlaczego młodzież korzysta z tych portali? Więc różne są powody na pewno, ale to, co udało nam się właśnie wyodrębnić, to jest na pewno utrzymywanie kontaktów z innymi. I tutaj nie chodzi tylko o osoby, z którymi nie mamy kontaktu na co dzień. To nie są tylko osoby, z którymi jakoś tam nie widujemy się, ale to są również na przykład koledzy z klasy. Też taka mi wypowiedź zapadła w pamięć, że właśnie opowiadał chłopak, że podchodzi do niego kolega na przerwie i prosi go o coś, ale on jest tak zajęty, że mówi, słuchaj, napisz mi to na Facebooku. Tak, że ja się potem tym zajmę i to jest po prostu łatwiej, tak, bo nie ma czasu za dużo na przerwie, więc łatwiej jest komunikować się przez Facebooka. No innym takim powodem jest na pewno zaspokajanie ciekawości, bo tam się ciągle coś dzieje, ktoś wrzuca jakiś filmik, nowe zdjęcia, zmienia jakiś opis, więc też tak ciągnie trochę tą młodzież, żeby zajrzeć, co tam się nowego wydarzyło. Jest to też nawiązywanie nowych kontaktów, z tym, że w wypowiedziach młodzieży to też wydaje mi się takie istotne, że właśnie te nowe kontakty to nie były takie do końca kontakty z osobami w ogóle nieznanymi wcześniej, tylko to na przykład były osoby znane z korytarza, ze szkoły. I jedna dziewczyna opowiadała właśnie o tym, że łatwiej jest nawiązać kontakt przez Facebooka, na przykład napisać do osoby ze starszej klasy czy z klasy równoległej, zapytać się na przykład, czy miała sprawdzian z danego przedmiotu, bo ją czekał sprawdzian, zapyta się, czy był trudny test i wtedy jakoś łatwiej jest tą znajomość nawiązać. Kolejnym powodem jest to, że młodzież czerpie też swoją wiedzę z Facebooka i to dotyczy różnych kwestii. Często pojawiały się wypowiedzi, że z Facebooka można się dowiedzieć na przykład różnych ciekawostek na temat swoich znajomych ze szkoły, tak? Bo na przykład szybciej się dowiemy, kto się z kimś rozstał, kto się z kimś spotyka, bo to jest jakoś tam zaznaczane w statusie, a tak, jest to ciekawe dla młodzieży. No ale to też są jakieś tam bardziej poważne tematy. Na przykład młodzież czerpie wiedzę na temat swojego hobby, może poszerzać swoje hobby dzięki właśnie portalom społecznościowym. Poza tym też odrabiają pracę domową, tak, na Facebooku. Na przykład zakładają grupę swojej klasy i tam jakoś wspólnie starają się właśnie odrabiać pracę domową, jakoś sobie podpowiadać. Też Facebook daje taką możliwość uczestnictwa w życiu społecznym. Na przykład jeden z chłopców opowiadał, że jest harcerzem i nigdy nie wiedział, kiedy są te zbiórki, jakoś nie mógł się połapać w terminach. Ktoś mu poradził, żeby założył sobie Facebooka, bo tam no, dzięki wydarzeniom będzie wiedział, że czeka go jakaś zbiórka i od tej pory jakoś łatwiej sobie umiał poukładać, tak, swój terminarz. No oczywiście młodzież też dowiaduje się różnych
rzeczy na temat życia takiego kulturalnego, na temat imprez, jakichś koncertów, tak, to też wszystko się wyświetla. No tak, ale portale społecznościowe to nie tylko właśnie te pozytywne strony, nie tylko same korzyści, bo nie możemy też zapominać o tym, że zagrożenia różne na tych portalach społecznościowych czyhają na młodzież. Już było o tym dzisiaj nieraz mówione, ja może tak w skrócie tylko jeszcze przypomnę. To są rzeczy, które udało nam się właśnie wyłowić z tych naszych wywiadów pogłębionych, realizowanych w ramach projektu EUNET ADB, ale również też korzystałam z książki doktora Pyrzelskiego. Więc to jest na pewno wysyłanie obraźliwych wiadomości, także publikowanie obraźliwych treści. Tak? Te obraźliwe treści mogą być publikowane zarówno na tablicach osób, mogą być też publikowane pod jakimiś zdjęciami, pod filmikami zamieszczanymi na portalach. Takim innym trochę rodzajem zagrożeń jest wykluczenie lub niedopuszczenie kogoś do grona w ogóle znajomych na przykład na Facebooku. Tak, można założyć grupę i kogoś nie dopuścić albo kogoś zablokować. Tak? I wtedy ta osoba nie wie, jakie informacje się pojawiają, więc one mogą dotyczyć też danej osoby, tak? Ale ona wtedy no, nie ma możliwości zapoznania się z nimi. Może być to również publikowanie właśnie jakichś kompromitujących zdjęć, filmików, tak jak wspominałam, jakieś komentarze pod tym. Oraz podszywanie się pod innego użytkownika, albo zakładanie w ogóle fałszywych kont, tak? Jeśli chodzi o to podszywanie się, no to też przypomniała mi się taka historia, że właśnie uczennice się wymieniły swoimi hasłami do portalu społecznościowego. No jak się pokłóciły, to logowały się na siebie wzajemnie i tam pisały jakieś obraźliwe rzeczy pod swoim adresem, tak? Więc to też jest takie, wydaje się, że były zaufane osobami, no ale potem trochę inaczej się okazało w rzeczywistości. I tak jeszcze jedna rzecz ważna, na którą chciałam zwrócić uwagę, to już ostatnia, że ten czas spędzany na portalach jest związany również z występowaniem problemów psychospołecznych u młodzieży. Tu ta tabela prezentuje podział na osoby, które spędzają na portalach mniej niż 2 godziny dziennie. To są tak zwani umiarkowani użytkownicy portali oraz osoby, które spędzają na portalach co najmniej 2 godziny dziennie, czyli intensywni użytkownicy. I tutaj po lewej stronie widzą Państwo różne skale problemowe. Są takie skale jak lęki i depresje, wycofanie, objawy somatyczne, problemy społeczne, zaburzenia myśli, zaburzenia uwagi, zachowania niedostosowane, zachowania agresywne. Też jest skala internalizacyjna utworzona z kilku wcześniej wymienionych skal oraz eksternalizacyjna i całkowita skala problemowa. I teraz jak spojrzymy sobie na średnią, to jest średnia punktów uzyskanych na tych skalach, to widzimy, że te średnie są za każdym razem wyższe w przypadku tych intensywnych użytkowników, tak? Czyli świadczy to o tym, że wśród osób intensywnie użytkujących portale społecznościowe, no, częściej występują tego rodzaju problemy. Dziękuję bardzo za uwagę.